Siema, Piotr. Jak dzisiejszy trening? Bardzo dobrze, wariacie. Siemano, witam serdecznie. Piotr Paweł Przywarski. Muszę coś wam powiedzieć. To już koniec tego obozu. A to nie dlatego, że się skończył dla wszystkich, tylko niestety skończył się dla mnie. Że wam tłumaczę, o co chodzi. Na dobrą sprawę dopiero zaczął się drugi tydzień obozu Nak Muay tutaj w Tajlandii na Bang Tao. I ja byłem turbo skupiony, zależało mi, żeby robić te dwa treningi dziennie. No ale niestety wczoraj podczas sparingów dwukrotnie trafiłem gościa w łokieć. Najpierw raz, później gdzieś tam kopaliśmy się, no i trafiłem go drugi raz. Wróciłem do hotelu, no i poczułem taki niefajny dyskomfort w nodze. Ciężko mi się stawało. No i teraz, no, nic, słuchajcie, przyjemnego próbuję jakkolwiek zgiąć, ale nie mogę. Siema, Piotr. Jak dzisiejszy trening? Bardzo dobrze, wariacie. Siedzę na... Klikam tego tak zwanego wariata, ale zobacz. Skończyły się osoby. Nic nie ma ciekawego. Co się stało w nóżkę? Nie wiem, kopnąłem wariata wczoraj dwa razy tego, w łokcia. No nic, ale mega chcę poćwiczyć, ale nie mogę. I jestem zmotywowany, żeby zrobić trening, ale nawet myślałem, żeby poboksować, ale jednak nie mogę. I pójdę chyba tylko na siłownię i porobię pompki, żeby cokolwiek... Który to jest dzień? Obozu dziewiąty? No. Dziesiąty? Dziesiąty, no. Drugi dzień drugiego tygodnia. To nie jesteś jedyną osobą, która ma takie koncesje, bo dzisiaj na śniadaniu chyba widziałem z trzy osoby, które kulały. No, także zaraz przejdę się tam i zrobimy, słuchajcie, research, kto jeszcze kuleje, tak więc dobra, ubieram się i idę na siłownię. Pierwszy raz odpuszczam trening, ale wszyscy cisną. Powiem wam, że to nie tylko ja mam problemy, jeżeli chodzi o kontuzję. To jest więcej osób, które gdzieś tam mają już delikatne problemy. To jest Piotrek, który dostał w nos i zaraz wam pokażę. Nie może ćwiczyć. Ale. Patrzcie, krzyk się rozgrzewa. Masz się tak zwaną muay. Cały posiniaczony tutaj. Tutaj. Ten silnik już mi schodzi. A tu jest nowy. A już nowy. Żebra obite. Ale daje radę. My idziemy robić siłownię. Jest walka niedługo. Na dniach jest chłopaczek, co walczy tu w Bang Tao. On jest głuchoniemy ogólnie, ale dobry jest wariat. Będzie walczyć w Muay Thai, ale on jest ogólnie zapaśnikiem. Także spoko. No i robimy trening, pomimo że noga jest jaka jest, trzeba podziałać troszkę. Robimy klatkę. Piotrek, no słuchajcie. Piotrek, złamany nos. No złamany. Nic nowego. Lipa. Chłopaki będą mieli walkę w piątek na Hawaii. Przygotowują się. Niestety mnie nie będzie, więc nie mogę kibicować, ale mentalnie będę z nimi. Yeah.
Tam jest, słuchajcie, mój pogrąca. Do niego trafiłem dwa razy wczoraj w łokieć podczas naszych sparingów. Trudno, ale jest fajnie. Grupa zwarta, ale ćwiczą. Myślałem, że będzie gorzej po pierwszym tygodniu, ale jednak wszyscy cisną, słuchajcie. Ten gościu, co ma żółte włosy. Zakładać rękawice szybko! Dostał teraz się... macie techniki boksa, później sparingi w boksie. Walczył w Road UFC i dostał kontrakt właśnie w UFC. Tutaj za oknem, w sumie obok budynek, jest ta cała salka. I słychać, no, jak się huką, jak krzyczą, jak się biją. Chciałby człowiek pójść, no niestety kontuzja to kontuzja. Ta noga już mi spuchła. Ale wiadomo, po prostu uderzyłem w łokieć, w kość, no i to się musi po prostu odpocząć. No nie ma innego wyjścia, innej opcji. Trudno. Odpoczynek. Moi drodzy, jedziemy na obiadek po treningu. Zasłużony. Idzie sobie obiad z widoczkiem, do kury wam biegają. Ryż ktoś miał? Smacznego, moi drodzy. Dziękujemy wzajemnie. Nie wiem. Masz papaya salad? Tak. To różni od tego, co dzieje się na przykład w Polsce lub w innym kraju, bo ja jeszcze nigdzie nie trafiłem tak dobrego jedzenia tajskiego jak w Tajlandii. W innym kraju nie mogą tego zastąpić, nie wiem dlaczego. Pracownik miesiąca. Macie satay chicken, są to kawałki kurczaka, pierścień kurczaka z sosem orzechowym. Jakiś taki wykastrowany jakiś taki. No. Moi drodzy, jedziemy na Big Buddę, ale to jest wyzwanie. Trzymajcie kciuki. Niestety się spóźniłem. O jakieś 15 minut jadę ich znaleźć. No i dojechałem na Big Buddę. Okazało się, że jestem jeden z pierwszych. Stresowałem się, wszyscy mówili, słuchaj, na 7 godzinę mamy tutaj być. Będzie wbieg, no niestety nie mogę, słuchajcie, stopa mi ta odmówiła posłuszeństwa, spuchła mi, jest trochę fioletowa tutaj i jest spuchnięta, ale trudno, kiedyś wbiegnę tutaj. Powiem wam tak, nigdy w ogóle nie byłem nawet tutaj na Big Buddzie, nawet motorkiem, więc co ciekawe, to jest chyba najwyższa góra na Phuket. No ale nie, czekamy na resztę. Oni najprawdopodobniej wjadą tutaj połową skuterów, słuchajcie. Druga połowa zjedzie na dół. No i oni będą wbiegać najprawdopodobniej już na górę. Czekamy na resztę ekipy. Powiem wam, że tak mi się nie chciało o tej godzinie 6 zrywać z łóżka. Tym bardziej, że poszedłem spać, nie wiem, i się zasnąłem około 2, więc nie pospałem za długo, ale jesteśmy, odeśpię sobie później, jak wrócę do hotelu. Pierwsze mordki te. Wstałeś? Wstałem. Zobacz, dojechali wariaty. Siemano. Słuchajcie, zaraz będziemy ich zwozić i wbiegają. Zobaczcie. Cała ekipa, moi drodzy. Nak Muay. Pani, jakaś trener tu z nami jest. Cała ekipka. Wszyscy wbiegają. Znaczy, no prawie wszyscy, ja nie mogę wbiegać. Dodatkowo, słuchajcie, zajechały mi się hamulce w furze. Ja nie wiem, jak będę wjeżdżał, jak będę wyjeżdżał. Nie wiem, o co chodzi, słuchajcie, ale śmierdzi bardzo mi tutaj z tego motocykla, z tych kół. I teraz hamowałem i czuję, że bardzo śmierdzi, no niestety.
lipa. Zobacz do góry! Weź, weź ja! Dobra, czekaj! Końcówkę! Jeden z liderów. Tutaj zobaczcie, biegnie. Strzelam, że Piotrek z Pawłem są na przodzie. Podjadę, zobaczymy. Biegną. Idą dobrze. Daleko są? No, daleko. Macie dużą przewagę. Na pół metru ich biorę. O, ale patrzcie. Stare aliary, słuchajcie, zobaczcie. Forma jest. To jest czołówka. Tych, co wbiegają dzisiaj na Big Buddę. A reszta? A reszty to nawet nie widać. Słuchajcie, najmniejsze koty. Za nimi wariat, patrzcie jak leci, ty. Na podium biegniesz. Dobrze. A w międzyczasie zobaczcie, jakie piękne widoczki tu mamy. Nawet stacja benzynowa jest taka. Chyba nie działa. Z reguły te takie, które są przy drodze, działają, ale ta najprawdopodobniej jest nieużywana i nic tu nie ma. Stawiają, z tego co mi się wydaje, po prostu beczkę w środku i tyle. Taki prosty mechanizm. Płacicie baty i tankujecie, a oni biegną dalej, słuchajcie. Jeszcze trochę zostało im do końca, ale chłopaki mają formę. Tutaj czołówka trzyma dobre tempo. Powiem wam tak, dziwnie się czuję, tak wszyscy biegną, tylko ja tu stoję, ale mówię, wiecie jaka jest sytuacja. Przewaga między Piotrkiem a resztą, pierwsza czwórka. Patrzcie, jedzie szalony kapelusz, Shamrock. I najpierw jest czwórka i teraz jest jakieś parę dobrych minut i dopiero biegną dwóch kolejnych, tam jest jakieś parę minut przewagi i później dopiero reszta. Poczekam sobie to chwilę na nich. Mamy mordeczki! Ludzi! Dawaj, cała Polska patrzy! Obcy ludzie ci kibicują, dawaj! Dawaj, Dudzik, wariacie! Dawaj, patrz! Co tu się dzieje, patrzcie! Jaki finish! Zobaczcie, świątynia po drodze. Jeszcze mordeski będą robić trening boksu. Walki z cieniem, już bieg po schodach na Big Buddę.
Zobacz, jaki tu jest przepiękny widok na wyspę. Najwyższy punkt na Phuket. Wróciliśmy z Big Buddy. Zobaczcie, jaka się zrobiła pogoda. Niebo zaciągnięte. Najprawdopodobniej będzie padać. Podobno dzisiaj gdzieś tam kropiło. Nie słyszałem, no bo mi wjechała drzemka po Big Buddzie. Mówię, spałem jakieś 4 godziny, więc potrzebowałem troszkę sobie odpocząć. Wybieram się teraz do nas na siłownię na obiad. I nie wiem co dalej. Co do nogi, dzisiaj jest trzeci dzień drugiego tygodnia, środa, jeżeli chodzi o obóz. Zrobiłem tylko w poniedziałek trening jeden, tam gdzie sobie rozwaliłem nogę. Wieczorem już próbowałem coś tam się poruszać na drążkach, ale nie udało mi się. Nie na tyle, żebym zrobił jakiś, wiecie, fajny trening. We wtorek, czyli wczoraj, chwilka tylko i wyłącznie na siłowni. Dzisiaj środa, nic. I wydaje mi się, że najprawdopodobniej jutro też nie będzie żadnego treningu, a w piątek opuszczam Tajlandię, ponieważ zaczynam nową przygodę. Noga jest ok. Jeszcze jest, można powiedzieć, troszkę widać spuchnięta tutaj z tej strony. Jest taki siniak tutaj wszędzie, ale do przeżycia mogę, że tak powiem, iść ciutkę wolniej. Biec by na pewno biec nie mógł, ale myślałem, że będzie gorzej. Pomału się leczy, to najważniejsze. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy wy jako turyści oddajecie motocykl. Jak jest więcej zatankowane, oni to sobie cyk ściągają, zlewają do tutaj, zobaczcie, takiego zbiorniczka, a później się tutaj sprzedaje. Zobaczcie, paliwko. Tak się robi biznes, czyli z reguły jak bierzecie motocykl pusty, to oddajecie pusty, bo jeśli jest, wy wzięlibyście pełny i oddali pełny, to oni na tym nie mają żadnego biznesu. A jak weźmiecie pusty, a oddacie na przykład pół zbiornika, no to ta połówka idzie dla nich, tutaj wiecie. Tutaj 20 batów, tutaj 40 batów. No i hajs będzie. A ja po raz pierwszy od 100 lat zamówiłem sobie Pattaya, moi drodzy. Bardzo spoko. Wtedy bez pałeczek. Smacznego. Patrzę, Krzysiek paruje. Dawaj, wariacie. Witamy w Tajlandii. Siemano, pozdrawiam serdecznie. Piękna pogoda. Wszyscy dzisiaj pojechali na... Zasłaniasz chyba ten, koleżko, mikrofon. Nie, dobrze. Wszyscy pojechali dzisiaj na punkt widokowy. Godzinę 30 za Phuket. Współczuję teraz wada w takiej pogodzie. My stwierdziliśmy, słuchajcie, że nigdzie nie jedziemy. Lecimy. Jedyne co możemy, to do basenu. Dawaj, Kuba. Jak jest na obozie? Spoko! Chyba ile będzie. Dostałem taką maść od ziomeczka na zbite kości. Jeżeli coś się wam stanie, na przykład na treningu Muay Thai, tutaj wszyscy... Tutaj wszyscy polecają tą maść. Ale mocna. Słuchajcie, i tak się to sobie ciutkę bierze na palca i się wsmarowywuje w miejsce, które jest
zbite. Jeżeli kiedykolwiek będziecie w Tajlandii i zastanawiacie się, co wziąć ze sobą do Polski, bo mi to spuchła i kostka, i całe śródstopie, no to polecam takie różne maści, które sprawią, że jeżeli coś wam się stanie w Polsce, to będzie można ich użyć. W Polsce są takie podobne maście, ten Tiger Balm czy coś, ale jeśli są z reguły, nie wszystkie są mocne i też są o wiele droższe. Tak więc jak macie możliwość, z takim tutaj panem, nie wiem kim on jest, strzelam z jakimś ważnym. No i czekamy, aż mnie rozgrzeje. Słuchajcie, właśnie zorientowałem się, że już jest 20 minut ponad filmu. Chciałem się pożegnać z tego miejsca. To był ostatni vlog treningowy. Niestety kontuzja stopy wykluczyła mnie kompletnie z treningów. Szkoda, takie życie, moi drodzy, nic za to nie poradzę. Przez chwilę zastanawiałem się, czy nie pojechać na drugi obóz, który Piotrek organizuje, ale nie dam rady po prostu tutaj fizycznie się zjawić. Fajnie, niech im tam idzie, słuchajcie. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, dużo zdróweczka. No i co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Po tym odcinku mam dla was srogą niespodziankę. Zapraszam do oglądania, słuchajcie, zaraz to koła. Ogień. Thank you.